Witam Was wszystkich na moim kanale i jak ja to zawsze mówię, nic tak nie motywuje mocno jak przemiany moich podopiecznych. Zawsze przemiany moich podopiecznych są bardzo dobre i można tutaj zobaczyć, że to są przemiany autentyczne. Z jakiego względu? Już to wspominałem kilka razy wcześniej, że wszystkie przemiany, a może prawie wszystkie przemiany, powiedzmy 99% tutaj tych przemian jest komentowana u mnie na fanpage'u przez właścicieli oto tych wspaniałych sylwetek. To są moi podopieczni, a więc wszystkie te przemiany, które tutaj zobaczycie, są to przemiany moich podopiecznych, są to przemiany tylko i wyłącznie z tego względu, że ktoś zgłosił się do mnie i ja go poprowadziłem do takiej właśnie wspaniałej sylwetki, którą już tutaj widzicie w pierwszej przemianie. Jest to Bartek. Bardzo często ludzie trolują na internecie. Nie wiem, czy słyszeliście kilka razy, czy widzieliście, jak ktoś mi zarzucał, że tych przemian jest dużo, że ja mam tych przemian bardzo dużo i te przemiany są bardzo dobre. Zgadza się, ale to nie jest podejrzane. To jest z tego względu i wynika to z tego względu, ponieważ mam bardzo dużo podopiecznych i jestem bardzo dobrym trenerem personalnym, co widać po moich podopiecznych, po przemianach moich podopiecznych i myślę, że bardzo dobrze to widać teraz po mojej sylwetce. Tutaj specjalnie siedzę sobie bez koszulki i widać, jak ja wyglądam, jak wyglądają moi podopieczni. No tutaj nie ma cudów, nie ma cudów, także trolle mogą sobie trollować oczywiście, ale tu nie ma cudów, no widać po prostu moje doświadczenie w tych oto sylwetkach i możecie zobaczyć nawet pod tym względem, że to są autentyczne przemiany z tego względu, że niektórzy podopieczni mają bardzo zbliżone sylwetki do mojej, jak na przykład tutaj Bartek, tylko że to jest sylwetka mniejsza. Oczywiście, dlaczego to jest sylwetka mniejsza? No bierze się to z tego, że Bartek nie ma takiego stażu treningowego, a więc nie trenuje tyle lat, ile ja trenuję, dlatego ja mam tą sylwetkę bardziej potężną, ale tutaj ta sylwetka dużo nie odbiega. Jeżeli chodzi o docięcie, to ta sylwetka dużo od mojej nie odbiega. A więc tak, analizujemy, fajnie będziemy sobie omawiać przemiany, najnowsze przemiany moich podopiecznych. I tutaj już wcześniej Wam wspomniałem, że widzimy Bartka. Spójrzcie, jak mało zeszliśmy z wagą, bo z 86 na 80 kilo. Bartek jest bardzo młodą osobą, dlatego zajęło to naprawdę bardzo, bardzo mało czasu, więc bardzo szybko to zrobiliśmy. I powiem Wam szczerze, że Bartek jest osobą, która jest młoda, ale mimo to, bo tutaj jest właśnie problem z osobami młodymi, z tego względu, że te osoby nie za bardzo są, można powiedzieć, takie rygorystyczne, nie za bardzo potrafią, może nie za bardzo, ale po prostu osoby, które są starsze, lepiej jakoś im to idzie trzymanie diety i lepiej im idzie ten rygor w diecie. A więc tutaj mimo wszystko, że Bartek jest osobą młodą, muszę go bardzo mocno pochwalić. Sylwetka, którą ja nazywam sylwetka kosa. I spójrzcie tutaj na redukcję, jaką przeprowadziliśmy, bo to jest nic innego jak redukcja wagi z 86 na 80 kg. I spójrzcie na poprawę, ogólną poprawę sylwetki w całym aspekcie. Nie skupiajcie się tutaj ogólnie tylko na definicji, jaką uzyskał tutaj po redukcji, po zmniejszeniu wagi o 6 kg, ale skupcie się na przykład barki. Spójrzcie, tutaj takie wprawne oko trenera personalnego zauważy to od razu. I ja co tutaj zauważyłem? Poprawa barków, mimo że oczywiście tutaj poza delikatnie jest inna na tych dwóch fotografiach, ale spójrzcie, poprawa barków, klatka, coś niesamowitego. Spójrzcie, jak tutaj klatka została poprawiona. Tutaj klatka była taka nijaka, rozlazła, ponieważ nie było jej widać spod tej tkanki tłuszczowej. A tutaj spójrzcie, jak ta klatka nabrała bardzo przyjemnego kształtu.
te wcięcie nawet jakby się zmniejszyło, co jest oczywiście aspektem takim dodatnim, a więc aspektem, który jest bardziej, można powiedzieć, pozytywnie, a więc pozytywnie lepiej po prostu ta klatka wygląda, jeżeli to wcięcie jest delikatnie tutaj mniejsze. Aczkolwiek nie umniejszając osobom, które mają te wcięcie dosyć duże, z tego względu, że jest to po prostu kwestia genetyczna, genetyczna kwestia przyczepów, to nie za bardzo da się poprawić, ale tutaj to zostało niejakoby poprawione z tego względu, że efekt wizualny, a więc wizualnie to zostało poprawione z tego względu, że ta tkanka tłuszczowa została całkowicie tutaj zdjęta, wyciachana, jak ja to mówię. A więc no, idealnie ta sylwetka jest no, po prostu poprawiona w kwestii mięśnia, a więc tutaj wygląda ta sylwetka, jakby tego mięśnia było jeszcze więcej, aczkolwiek to jest takie złudzenie, ale to jest wszystko na pewno bardziej nabite. A więc na redukcji uzyskał nabicie, dzięki tylko i wyłącznie dzięki swojej oczywiście determinacji i mojej diecie zbilansowanej i mojemu treningowi, który nazywam Split Max V2. Coś pięknego, spójrzcie na six-pack, bardzo ładnie wypracowany. Tutaj Bartek jest naprawdę bardzo, bardzo zadowolony z uzyskanych efektów i bardzo przyjemne wiadomości do mnie pisał z podziękowaniami. Nie będziemy się tak długo skupiać może na podopiecznych, teraz troszeczkę szybciej pójdziemy, z tego względu, że ten materiał musiałby trwać bardzo, bardzo, bardzo długo. Następny tutaj jest Daniel. Niekiedy nie będę mówił imion, z tego względu, że chciałbym, żeby po prostu osoby zostały bardziej anonimowe, więc niekiedy nie będę wymieniał imion podopiecznych, tylko będę mówił podopieczny. Akurat w tym przypadku mogę wymienić. Jest to Daniel ze 108 kg na 95 kg. Spójrzcie, jak sylwetka została poprawiona. Zwróćcie uwagę, jak została sylwetka wypełniona, mimo że to była redukcja. Spójrzcie, jak został uwidoczniony tutaj six-pack, jak to wszystko pięknie wygląda. A więc naprawdę, no, jeżeli miałbym tutaj oceniać tą sylwetkę, to wybaczcie, że teraz jestem taki narcystyczny, ale tutaj jest pokazany przy tej sylwetce, jak i przy tej wcześniejszej oczywiście, bardzo dobry kunszt. A więc taki, można powiedzieć, kunszt trenera personalnego, którym tutaj w tym przypadku byłem ja. Wybaczcie za ten narcyzm. Może to jest mało profesjonalne, ale naprawdę nie mogę wyjść z podziwu, jeżeli chodzi o przemiany moich podopiecznych. I naprawdę podchodzę do każdego podopiecznego indywidualnie i zawsze, zawsze to owocuje z tego względu, że dostaję niesamowite wiadomości, kiedy już kończymy przemianę, kiedy kończymy, może kiedy dochodzimy już do tej sylwetki, która satysfakcjonuje trenera personalnego i satysfakcjonuje tutaj osobę podopiecznego, a więc inaczej osobę, którą ja prowadzę. Spójrzcie na tą sylwetkę. Tutaj naprawdę nie za dużo ja tutaj muszę mówić, ponieważ jeżeli ktoś spojrzy na tą sylwetkę 108 kg, kiedy Daniel ważył 108 kg, to wyglądało mało estetycznie. Bez takiej, żeby za bardzo nie obrazić tutaj tej sylwetki, aczkolwiek Daniel na pewno mi tutaj wybaczy, to tutaj jest taka sylwetka kloca, no. Tutaj nie ma nic, tutaj nie ma żadnej fałki, nie ma, a więc tutaj nie ma tej sylwetki w kształcie V. Tutaj jest tak typowo, można powiedzieć, że ta sylwetka jest taka typowo w kształcie takiego, no, klocka, prawda? Spójrzcie, co tutaj się stało i co uległo zmianie. Od razu wcięcie w pasie, sylwetka w kształcie litery V, dzięki zbilansowanej diecie, którą ja tutaj ułożyłem Danielowi, zdrowej, zbilansowanej diecie opartej o produkty nieprzetworzone, bo to jest tu podstawa. I zwróćcie uwagę na nabicie, tak samo jak wcześniej, w przypadku wcześniejszej sylwetki, wcześniejszego podopiecznego, którego pokazywałem, zwróćcie uwagę na nabicie. Klatka pięknie nabita, barki nabite, łapy poprawione. Wszystko, wszystko na plus. Nabicie klatki można zobaczyć w tej pozie. No coś, coś wspaniałego. Gratuluję, Daniel. Bardzo fajna przemiana i gratuluję Ci sylwetki. No, sylwetka plażowa. Bardzo estetyczna. Tutaj jest Dawid, z którym cały czas współpracuję. Cały czas współpracuję z Dawidem i spójrzcie, jaki progres zrobił Dawid. On zrobił to bardzo szybko, z tego względu, że tutaj nam też zależało na czasie, ale spójrzcie na, mimo tego, że ta sylwetka po prawej stronie jeszcze nie jest skończona, więc ta przemiana nie została skończona, to nie jest sylwetka, można powiedzieć,
która mnie satysfakcjonuje do końca jako trenera personalnego i Dawida, ale zwróćcie uwagę, jakie zmiany poczyniliśmy, które zajęły nam chyba, żeby was nie skłamać, to chyba było około 2 miesięcy, jak mi się dobrze zdaje. Ale to jest taka spokojna redukcja, tak jak już wam mówię, i współpracuję cały czas z Dawidem. Cały czas współpracujemy i idziemy do tej sylwetki, jak ja to mówię, kosa, więc do sylwetki, która będzie satysfakcjonować trenera personalnego, to znaczy mnie i Dawida. Zwróćcie uwagę, jak sylwetka została poprawiona. Tutaj opona strasznie duża i można powiedzieć, że to nie jest sylwetka takiego klocka, tylko to jest sylwetka trójkąt odwrócony, a więc no, ta sylwetka wygląda no, w ten sposób. No, to jest taka sylwetka, którą można powiedzieć, że dysponują osoby, które nie za bardzo uprawiają jakiś sport i osoby, które mają taki siedzący tryb życia, pracują gdzieś w biurze lub są kierowcami. No to jest taka właśnie sylwetka, taka typowa takich osób, które nie za bardzo mają tutaj jakiś ruch. Spójrzcie, jak zmieniliśmy sylwetkę. To chyba w niecałe 2 miesiące, już nie chcę was teraz skłamać, ale spójrzcie. Nabicie góry, barki, biceps, triceps, przedramię poprawione, klatka poprawiona. Każde wytrawne oko trenera personalnego to zobaczy. Nawet nie musi być trenerem personalnym, żeby zobaczyć takie zmiany. Spójrzcie, najbardziej widać barki. Jak bardzo ładnie barki wypełnione, klateczka wypełniona i już jest zarys six-packa, gdzie tutaj nie było nic widać, żadnego zarysu i nie ma tej opony. Tutaj jest opona, a tutaj już tej opony nie ma. Bardzo ładnie, Dawid, i wspaniale. Wspaniale zrobiłeś tą przemianę i naprawdę ja jestem pod wrażeniem, jak słuchałeś moich rad, zadawałeś może dużo pytań, tak jak już wam powiedziałem wcześniej, niektórzy podopieczni są tacy, że wymagają troszeczkę więcej uwagi, niektórzy podopieczni są tacy, że wymagają troszeczkę mniej uwagi. Tutaj Dawid był tą osobą, która wymagała troszeczkę więcej uwagi, ale niesamowita przemiana i idziemy po sylwetkę kosa. Brawo, Dawid, wielkie brawa. Poczekajcie sobie kawki, tylko łyknę, przepraszam was. No i dalej. Lecimy z przemianami. Tutaj jest Ernest. Z 94 na 84 kilo. Jak tak patrzę na tą przemianę, to też tak się zastanawiam, bo to jest 10 kilo różnicy, prawda? Między zdjęciem tym z lewej strony, a zdjęciem z prawej strony, no tutaj jest 10 kilo różnicy. 94 i 84 kilo. Tutaj w świetle dziennym, żeby trolle oczywiście nie mówili, że to jest w jakimś tam specjalnym świetle zrobione, jakieś tam specjalne jak technik, używam światła, Photoshopa, czy nie daj Boże, coś jeszcze innego, to tutaj jest w świetle dziennym jedno zdjęcie, tutaj mi przesłał Ernest w świetle dziennym i tutaj w świetle takim sztucznym na siłowni. No ja nie wiem, no tu jeszcze raz musiałbym powiedzieć, widać kunszt, widać doświadczenie, niesamowite doświadczenie prowadzącego, a więc trenera personalnego. Przepraszam was za narcyzm, ale musiałem to powiedzieć, ponieważ to tutaj widać na pierwszy rzut oka. Zwróćcie uwagę znowu, wypełnienie góry, a więc góra jest nabita. No może nie nazywajmy tego wypełnieniem, ale nabiciem, a więc bardzo dobre nabicie w związku z tym, ponieważ tutaj Ernest używał mojego treningu Split Max V2, a więc trening mojego autorstwa, a więc nabicie jest piękne, zachował tą masę mięśniową i zredukował tkankę tłuszczową, którą tutaj miał. Ta sylwetka, spójrzcie, jeszcze raz, sylwetka kloc, 94 kg. Przepraszam, Ernest, że tak tutaj mówię o twoim wcześniejszym wyglądzie. Mam nadzieję, że się nie obrazisz, ale na pewno nie, ponieważ jesteś na takiej stopie przyjacielskiej jako trener personalny, jako podopieczny. Spójrzcie, 10 kg. Ściachaliśmy 10 kg. A czy czasami ta sylwetka i ta sylwetka nie wygląda na większą od tej sylwetki? Oczywiście, że wygląda. Z jakiego względu? Czy to znaczy, że teraz Ernest jest większy? No nie, ale ma lepszą definicję, ma lepsze nabicie góry, co zyskał dzięki diecie zbilansowanej na produktach nieprzetworzonych i zyskał to dzięki treningowi mojego autorstwa Split Max V2. No i dzięki oczywiście swojej wspaniałej determinacji, trwaniu w diecie i trwaniu w tym, oczywiście tutaj korzystając z mojego planu treningowego. No, planu treningowego i to wszystko, te wszystkie czynniki, słuchanie moich rad tutaj zaowocowały tak wspaniałą sylwetką.
Coś pięknego. Następny podopieczny. No tutaj wspaniałe słowa. Ja aż tutaj łzy mi poleciały, ja wam powiem szczerze. Niekiedy są takie chwile w tym, można powiedzieć, w tym zawodzie, który wykonuje trenera personalnego. Z tego względu, że no mam niekiedy takie chwile po prostu wzruszenia, z tego względu, że niekiedy przychodzą do mnie osoby w opłakanym stanie. Ja tutaj nie mówię, że Kacper był w opłakanym stanie, bo to są niekiedy osoby, które ważą 130 i więcej kilogramów, to jest już dosyć opłakany stan, gdzie trzeba już reagować bardzo szybko, ponieważ może nieść za sobą to różne po prostu niedogodności, jeżeli chodzi o zdrowie, o normalne funkcjonowanie. Waga powyżej 120-130 kilogramów, no tutaj niesie za sobą, nie oszukujmy się, różne problemy, jeżeli chodzi o takie codzienne wykonywanie czynności, a więc to tak, jak już dalej wybiegając, oczywiście może się stać to jeszcze bardziej nieprzyjemne i niesie to za sobą różne problemy zdrowotne. Dlatego tutaj może nie był to opłakany stan, ale Kacper mi napisał wspaniałą wiadomość, naprawdę Kacper, ja pamiętam tą wiadomość, którą do mnie napisałeś po dziś dzień, to było chyba już jakiś czas temu, ale pamiętam i powiem szczerze, że mimo tego, że mam bardzo dużo podopiecznych, ale pamiętam wszystkich bardzo dobrze i tak naprawdę jak tylko otwieram wiadomość od podopiecznego, to od razu wiem, który to jest i wiem od razu, co tutaj robimy. I naprawdę wspaniała wiadomość, dziękuję Ci bardzo. Ja wiem, że Ty jesteś bardzo też wzruszony tym, że udało Ci się z takiej sylwetki 102 kg zejść na 87 kg i zrobić już sylwetkę, gdzie już jest zarys, lekki zarys, uwaga, tutaj jest brzucha, gdzie tutaj po prostu nie było kompletnie nic. Tutaj jest właśnie, to jest sylwetka, o której ja już wspominałem wcześniej, to jest typowa sylwetka osoby, która wykonuje tryb pracy siedzący, a więc albo pracuje w biurze lub jest kierowcą i nie ma za dużo ruchu. A tutaj naprawdę wykonaliśmy wspaniałą robotę. Spójrzcie na klatkę, tutaj już była nawet lekka lipomastia widoczna, co tutaj zostało całkowicie zniwelowane. Spójrzcie na znowu jedną bardzo istotną rzecz, o której mówiłem wcześniej. Nabicie mięśniowe. Spójrzcie. Mimo tego, że to jest redukcja, to tutaj wygląda góra na większą. Może nie ma jeszcze tak dokładnie tej sylwetki w kształcie litery V, ale zaufajcie mi, że będzie, na 100% będzie. Mimo tego, że jeszcze tutaj tego za bardzo nie widać, ten dół brzucha jeszcze wymaga dosyć dużo pracy, ale naprawdę, jeżeli chodzi o już teraz, co dokonaliśmy, z tego, co było, to jest coś wspaniałego. Wielkie gratulacje, Kacper. Tylko tak dalej będzie sylwetka kosa, tak jak obiecałem na początku naszej przygody w poprawie Twojej sylwetki. Następny podopieczny. Tutaj też wspaniałe słowa. Też tu jest 10 kilo. To jest Łukasz, 10 kilo różnicy. On komentował na moim fanpage'u swoją przemianę. I zwróćcie uwagę tutaj na pas. Przede wszystkim pas. No, tu też widać kunszt, można powiedzieć, trenera personalnego. I tak jak patrzę na tą sylwetkę, to wam powiem szczerze, że jestem dumny. Jestem dumny ze swojej pracy, ale przede wszystkim jestem dumny z Łukasza, który słuchał moich rad, który wykonywał moje polecenia i doszliśmy do takiej sylwetki. Spójrzcie, tutaj wygląda jak osoba w ogóle nie ćwicząca. Mimo tego, że jakieś tam doświadczenie na siłowni miała, wygląda jak osoba niećwicząca. Co się stało po wprowadzeniu mojej diety zbilansowanej opartej na o produkty nieprzetworzone? I co się stało po wprowadzeniu mojego planu treningowego mojego autorstwa? Czy tu są potrzebne moje słowa, jeżeli chodzi o nabicie góry i zredukowanie pasa i sylwetkę w kształcie litery V, o której już wspominałem wcześniej. No chyba nie będę musiał tutaj już tego komentować, ponieważ naprawdę sylwetka poprawiona w każdym aspekcie. Coś wspaniałego. Łukasz, wielkie, wielkie brawa. Mimo tego, że ważysz tutaj 10 kg mniej niż na tym zdjęciu, to wyglądasz po prostu na dwa razy większego i bardzo fajnie poprawione nogi. Zwróćcie uwagę na nogi. No, Coś pięknego, bardzo fajna sylwetka. I jeszcze razem współpracujemy i zrobimy sylwetkę jeszcze bardziej estetyczną.
Wielkie brawa. Teraz nie będę tutaj bił brawa, bo mam mikrofon dosyć czuły i to by wszystko, tutaj by ludzie poguchli, byście poguchli, jakbym zaczął bić brawo, ale pięknie, coś wspaniałego. Tutaj też widać kunszt trenera personalnego. Wybaczcie, że jestem takim narcyzem znowu, ale zwróćcie uwagę, jak wyglądają te dwie sylwetki. 90 kilo, nie ma nic, jakby osoba nie trenująca. 82 kilo, tylko 8 kilogramów mniej, ale zwróćcie uwagę na nabicie. Na nabicie mięśniowe. To przede wszystkim tutaj pokazało pazur. Nabicie mięśniowe. Spójrzcie na tutaj barki, spójrzcie na klatkę, six-pack widoczny. Spójrzcie triceps, jak ładnie już tutaj wychodzi. Spójrzcie biceps, przedramię poprawione. Sylwetka w każdym aspekcie poprawiona. Wielkie brawa Łukasz z 90 na 82 kilo. Coś pięknego. I naprawdę wielkie, wielkie gratulacje. Mam tutaj przyjemność współpracować dalej z Łukaszem i sylwetka będzie jeszcze bardziej poprawiona. Teraz skupimy się niebawem na wypełnianiu tej sylwetki, a więc na budowie większej masy mięśniowej. Bardzo ładnie. Tutaj naprawdę, tutaj to jest, to chyba nie muszę tutaj za dużo komentować, aczkolwiek tutaj jest Monika i Monikę już przedstawiałem wcześniej na moich materiałach. Nie wiem, czy pamiętacie, ale z Moniką współpracuję cały czas. I Monikę przedstawiałem już raz chyba na moim materiale, miesiąc wcześniej. Spójrzcie, przedstawiałem dokładnie dotąd. To zdjęcie tak jakby uciął, bo zrobiliśmy z 73 kg na 65 kg. A teraz zrobiliśmy na 59 kg. A więc ja bym chciał tylko, żebyście się skupili, osoby, które chciałyby się zmotywować, przede wszystkim kobiety. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na te dwie sylwetki, a więc na zdjęcia tutaj 73 kilo i zdjęcia 59 kilo. Ja tylko chciałbym skomentować to w ten sposób, ponieważ tutaj chyba nie za dużo potrzeba moich słów, żeby mówić, jak ta sylwetka się zmieniła. Ale powiem tak, tutaj Monika wielkie, wielkie brawa. Robi się bardzo zgrabnie, nie ma wiszącej skóry, nie ma rozstępów. Coś wspaniałego. Zwróćcie uwagę, jak zostały tutaj poprawione ramiona. Zwróćcie uwagę na pas. Tu chyba nie za dużo muszę mówić. Zwróćcie uwagę na uda. Też chyba nie za wiele potrzeba słów trenera prowadzącego, a więc moich. No, coś pięknego. Wielkie brawa. Wielkie gratulacje. I tutaj pobiję tak brawo, delikatnie, żeby mikrofon tego nie wyłapał za mocno. Coś pięknego. Cały czas współpracujemy i idziemy po jeszcze lepszą sylwetkę. Monika, bardzo zgrabna sylwetka. Wielkie, wielkie gratulacje. Tutaj jest moja podopieczna. Tutaj akurat nie mogę wymienić imienia. Tutaj to są partnerzy. Zaraz Wam pokażę chłopaka tutaj, męża, przepraszam, tutaj tej podopiecznej. I zobaczycie, jak oni razem współpracują. To jest taka, można powiedzieć, kooperacja, więc oni razem współpracują, razem się do mnie zgłosili, razem podjęli plan treningowy i plan dietetyczny. Coś wspaniałego. Takie pary to jest po prostu coś pięknego, bo oni teraz mają wspólną pasję. Oni mają teraz wspólną pasję. Oni się skupili teraz bardzo na zrobieniu bardzo estetycznych sylwetek. I tutaj spójrzcie, już podopieczna z 57 na 48 kilo, zwróćcie uwagę na pas, zwróćcie uwagę na biodra, zwróćcie uwagę na uda, zwróćcie uwagę na tutaj ten dół brzucha. Spójrzcie uwagę, jak tu wyglądał brzuch, zwróćcie uwagę, jak tu wygląda brzuch. Tu już jest brzuch płaski. To jest naprawdę niedługo, bo tutaj współpracujemy chyba, nie chcę Was skłamać, ale to chyba była różnica 2 miesięcy.
Jakoś tak, no nie chcę was skłamać teraz, ale naprawdę to nie jest długo. I zwróćcie uwagę na poprawę sylwetki. Wielkie, wielkie brawa i tylko tak dalej, jak oni się pięknie razem tutaj, jak oni się fajnie wspierają. Oni też zadali mi pytanie na samym początku, czy ja mogę ułożyć podobne diety, z tego względu, że oni będą trzymali tą dietę razem, że będą razem trenować, będą razem trzymać dietę. Oczywiście tutaj trening był troszeczkę inny, oczywiście, bo ja tutaj kobietom zalecam inny trening, mężczyznom zalecam troszeczkę inny trening, ale no coś pięknego i spójrzcie na przemianę. I teraz będzie mąż, tutaj jest mąż. Zwróćcie uwagę, z 86 na 66 kilo, to jest para. I naprawdę wielkie, wielkie gratulacje. I nie tylko gratulacje za sylwetki, bo sylwetki są piękne. I tutaj też o tej sylwetce mógłbym mówić naprawdę bardzo, bardzo dużo. Spójrzcie uwagę tutaj na brzuch. Przede wszystkim spójrzcie uwagę tutaj, tu już prosto, tutaj już delikatnie jest six-pack widoczny. Spójrzcie uwagę na poprawione nogi. Spójrzcie uwagę po prostu na całokształt. No, sylwetka poprawiona w każdym aspekcie. I nie tylko chciałbym ich pochwalić tutaj za trzymanie diety, za przestrzeganie planu treningowego, za słuchanie moich rad. Przede wszystkim chciałbym ich pochwalić za to, że są wspaniałą parą, że trzymają się razem i razem potrafili zrobić taką przemianę. No, teraz mają wspólną pasję. Wielkie, wielkie brawa. Naprawdę. Jestem dumny z podopiecznych i jestem dumny sam z siebie. Przepraszam Was, że jestem znowu trochę narcyzem. Tutaj następna przemiana. Szymon. Z 85 na 78 kilo. Tutaj jak wstawiłem tą przemianę na fanpage, to dużo troli weszło. Dużo troli mówiło, jak on nabrał więcej masy mięśniowej, jeżeli był na redukcji, musiał używać jakieś środki dopingujące. Patryk, zaczęli mnie oskarżać, ale ja wam wytłumaczę, co już tłumaczyłem wielokrotnie. I tłumaczyłem to wcześniej w przypadku tego materiału też. Już mówiłem kilkakrotnie o tym, co się dzieje w trakcie, kiedy zaczynasz korzystać z treningu Split V Max 2, treningu mojego autorstwa, i w trakcie, kiedy zaczynasz tutaj przestrzegać mojej diety, którą ja układam, diety zbilansowanej, opartej o produkty nieprzetworzone. Co się dzieje? Jeżeli używasz tych dwóch czynników, jeszcze masz suplementację, którą oczywiście ja układam w trakcie rozpisywania diety. Oczywiście jest to legalna suplementacja, są to normalne suplementy, tutaj nie mylić ze sterydami. To się dzieje co? Dzieje się to, że sylwetka jest mocniej nabita, przede wszystkim w górnych tutaj częściach, a więc sylwetka jest tutaj, klatka jest mocniej nabita, co możemy tu zauważyć. Barki są mocniej nabite, łapa jest mocniej nabita. Klatka to naprawdę tutaj już na tym zdjęciu widać, że jest już bardzo, bardzo mocno nabita i barki też. I co się dzieje? I następuje redukcja tkanki tłuszczowej. Przepraszam Was, że tu nie ma wagi napisanej, ale Wam powiem, że to jest 85 kg. Tutaj było 85 kg, a tutaj jest 78 kg. To jest niewielka. To, czy to jest aż tak duża różnica? No to nie jest aż tak duża różnica. Ale sylwetka wygląda na potężniejszą. I sylwetka wygląda na dużo bardziej estetyczną. No tutaj nie ma nawet dyskusji. Bardzo, bardzo pięknie, Szymon. I naprawdę moje gratulacje, wspaniałe słowa też pochwały jako trener otrzymałem od ciebie. Dziękuję ci bardzo. Przechodzimy do następnej przemiany. O, tutaj jest sylwetka mojego podopiecznego, ale zaczniemy od tego zdjęcia. Z jakiego względu? Ponieważ ja już tą sylwetkę wam prezentowałem i to jest podopieczny, z którym współpracuję już jakiś czas. I już tą przemianę pokazywałem we wcześniejszym materiale. Pamiętacie o przemianach? Jak ktoś ogląda i śledzi mój kanał, to na pewno będzie pamiętał tutaj tą przemianę. I tutaj z 99 kg poszliśmy na 87. I podopieczny mnie zapytał: Patryk, co sądzisz? I ja mówię: przydałoby się jeszcze troszeczkę bardziej zredukować przed tym, za czym wejdziemy w tryb masowy. A więc za czym. Tutaj, zanim zaczniemy budować masę mięśniową, chciałbym jeszcze bardziej tą sylwetkę wyciąć i wtedy skupić się na budowaniu masy mięśniowej. Z jakiego względu już Wam mówiłem wcześniej kilkakrotnie, ponieważ jeżeli wytniesz tą sylwetkę do 12% tkanki tłuszczowej, to później bardzo fajnie możesz się skupić na budowaniu masy mięśniowej i przede wszystkim, jeżeli nawet tego tłuszczu troszeczkę przybędzie, z tego względu, że jak budujesz masę mięśniową, to masz nadwyżkę kaloryczną.
każdy chyba o tym wie, a jak nie, no to już wiecie. I na pewno troszeczkę tej tkanki tłuszczowej zacznie przybywać. Dlatego poleciłem, żeby jeszcze bardziej zredukować, żeby się skupić tylko i wyłącznie na budowie masy mięśniowej, a nie w połowie, powiedzmy, procesu budowania masy mięśniowej, jaki sobie założyliśmy, przerywać nagle budowę masy mięśniowej, ponieważ podopieczny jest już za mocno zalany. A więc stwierdziłem, że trzeba mocniej zredukować. I poszliśmy z tutaj mieliśmy dokładnie 87 kilo, poszliśmy na 76 kilo. Spójrzcie, i już sylwetka jest przygotowana do budowy masy mięśniowej, do wypełniania. Bardzo, bardzo ładnie to zrobiliśmy i tutaj też dostałem bardzo fajne słowa podziękowania od mojego podopiecznego. I ja też gratuluję, bardzo fajna, estetyczna sylwetka. Coś wspaniałego. Tutaj po prostu ta sylwetka była podlana, taka nijaka. Bardzo często się spotykamy z takimi osobami, które... Oczywiście ja tutaj nie mówię o moim podopiecznym, żebyście mnie źle nie zrozumieli, ale bardzo często się spotykamy z takimi osobami, które bardzo często... Sekundka kawki, łyknę, bo troszeczkę mi zaschło tutaj w gardle. I bardzo często się spotykamy z takimi osobami, które napompują się i myślą po prostu, mają jakiś taki błędny obraz swojej sylwetki, nałoży koszulkę na ramionczkach, to wygląda strasznie nieestetycznie. Wozi się jak taczka, nie powiem czego, po ulicy i czasami się zastanawiasz, no co ta osoba sobą prezentuje, czy w ogóle on trenuje. Zalany bardzo mocno, tkanki tłuszczowej powyżej 30%, czy powyżej 25%, to już jest dosyć poważnie. I taka osoba myśli, że jest nie wiadomo jaki duży, że nie wiadomo jak dobrze wygląda. To nie jest istotne, jaki jesteś duży. Istotne jest, jaki jesteś estetyczny. Jak sylwetka wygląda estetycznie. Czy ja teraz jestem duży, ja mam w tej chwili dokładnie 85 kilo, a sylwetkę mam estetyczną. Mógłbym mieć 90 kg, ale ta sylwetka byłaby nieestetyczna. Albo 100 kg. Ta sylwetka była strasznie nieestetyczna, co już Wam wspominałem wcześniej. A tutaj jest 76 kilo, mimo tego, że dużo mniej wagi, ale sylwetka jest estetyczna. Jak założy koszulkę na ramionczkach, to wygląda fajnie na... Taka atletyczna sylwetka gościa, który trenuje. O to mi właśnie chodzi, jeżeli chodzi o... O to mi właśnie chodzi, dlaczego Wam tutaj przedstawiam te dwie sylwetki. I bardzo dużo troli też weszło tutaj do mnie na fanpage i mówiło, o, on już jest za chudy. Poczekajcie, panowie, którzy jesteście bardzo zalani, poczekajcie, jak my tą sylwetkę wypełnimy na diecie masowej. Zobaczymy, co wtedy będziecie mówić. Jak wypełnimy tą sylwetkę bez dokładania dużych ilości tkanki tłuszczowej, to wtedy zobaczymy, jak tutaj podopieczny będzie wyglądał. A na teraz wielkie, wielkie brawa, bo redukcja przeprowadzona w sposób idealny. To już by było wszystko. To już są wszystkie przemiany moich podopiecznych, które chciałem Wam zaprezentować. I naprawdę wielkie, wielkie brawa dla moich podopiecznych. Wiem, że oglądacie moje materiały, praktycznie wszystkie. I życzę Wam sukcesów i jeszcze lepszych sylwetek. Tego samego też życzę ludziom, którzy się zmotywowali. Bo przecież o to chodzi. Którzy się zmotywowali, oglądając te przemiany moich podopiecznych. Bo to są, ja Wam powiem, to są ludzie sukcesu. To są ludzie sukcesu, którym udało się zrobić, wykonać plan, który się zaroił gdzieś tam w głowie, zrodził się plan gdzieś tam w głowie i im się udało ten plan wykonać. Oczywiście z moją pomocą, zgadza się, ale to są osoby, które są 10 razy bardziej szczęśliwsze i one już się nie wstydzą wyjść na plażę i pokazać swoją sylwetkę. Wielkie, wielkie brawa. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. I na koniec, jak zwykle to robię, bum, przypinka, łapa, siedzi. Na razie, cześć, pozdrawiam.